moment prezentacji kandydatów. Według ustalonej kolejności zapraszam serdecznie do prezentacji pierwszego z kandydatów, pana Grzegorza Kubickiego. Szanowni Państwo, 4 lata temu obdarzyliście mnie naprawdę ogromnym zaufaniem. Dzięki Wam zostałem radnym Rady Miejskiej. Z obecnym burmistrzem przegrałem zaledwie 1%, 1,2%. To bardzo mocno pokazało, jak bardzo potrzebują Państwo zmiany, jak bardzo my jako Dębno, jako mieszkańcy i cała gmina potrzebujemy tej zmiany. 4 lata temu krytykowano mnie, że mój program jest nierealny, że jest kosmiczny, że jest z kosmosu. Biegali przebrani supermenowie, krytykując mnie, moją osobę. Okazuje się, że wiele z tych punktów zostało zrealizowanych z programu, który nie przeszedł. Tereny uzbrojone, targowisko się robi, ścieżki rowerowe gotowe, uniwersytecka zagospodarowana będzie robiona, żłobek jest w gminie Dębno nowy, place zabaw powstały, park jest rewitalizowany, amfiteatr, teren zagospodarowany, na ulicy Barańskiego jest infrastruktura sportowa, są siłownie zewnętrzne. To są punkty z mojego programu 4 lata temu, który był uważany za kosmiczny, nierealny. To pokazuje bardzo mocno, proszę Państwa, że mój program jest realny. Dlaczego? Bo jest stworzony z Wami wszystkimi. Jestem, proszę Państwa, człowiekiem, dla którego nie ma czegoś takiego, jak słowa nie da się, nie można, coś jest niemożliwe. Przykład? Przebiegnięcie maratonu też wydawało mi się kosmosem. 42 km ciągłego biegu. Ale zrobiłem to 3 razy od tego czasu. Dlaczego? Dlatego, że jestem zdyscyplinowany, cechuje mnie samozaparcie, konsekwencja w dążeniu do realizacji celu. I tak właśnie chcę pracować jako burmistrz. Dziś staję przed Wami doświadczony i skuteczny samorządowiec. Mnóstwo zapytań, realizacja różnorodnych projektów, wniosków, nie będę już tu wszystkich wymieniał, bo czas się kończy. Proszę Państwa, znam doskonale Wasze potrzeby. Program powstał z Wami i dla Was. Mój program jest programem dla Was wszystkich i to nie są zwariowane pomysły, ale po prostu nasze i Wasze potrzeby. Dlaczego ja? Bo jestem pełen pomysłów, nowych rozwiązań i świeżości spojrzenia. I przede wszystkim dlatego, że jestem gwarancją zmiany, której nasza gmina tak bardzo potrzebuje. Postawcie proszę na rozwój naszej gminy, zagłosujcie na mnie i na ludzi z mojego komitetu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zgłaszając swoją kandydaturę na burmistrza, kierowałem się troską o miasto i gminę. Cieszę się, że będę mieli Państwo możliwość dokonania wyboru. Jest tutaj nas 4, 2 nieobecnych, jest 6 kandydatów. Swoich konkurentów traktuję jako osoby kierujące się dobrą wiarą i troską o sprawy ważne dla mieszkańców miasta oraz całej gminy. Uważam, że powinniśmy Państwa skorzystać z możliwości dokonania swobodnego wyboru po to, aby uzyskać stały wpływ na bieg najważniejszych spraw związanych z naszą gminą. Nie zapomniałam tej lekcji. Piastowanie funkcji burmistrza stwarza duże możliwości wpływania na rozwój gminy oraz poprawę warunków pracy i życia mieszkańców. Dobrze znam specyfikę samorządu oraz jego funkcjonowania, ponieważ byłem 2 kadencje radny. Bardzo ważną dla mnie kwestią jest i będzie poranienie wpływu mieszkańców na pracę burmistrza i Rady Miejskiej. Dębno, jak i inne miejscowości położone w naszej gminie, wymagają dalszych inwestycji. Doceniam wkład poprzedników, którzy dokonali różnych dzieł, które naprawdę przynoszą nam tutaj jakieś korzyści. Gospodarność, celowość, zasadność wydatków oznacza konieczność starannego dysponowania budżetem oraz wytężeniem sił dla uzyskania środków zewnętrznych, które najbardziej są potrzebne, ponieważ środki zewnętrzne przy naszych dochodach tutaj, dochodach, które mamy, posiadamy z wydobycia ropy, nafty i gazu, jak przypominałem Państwu, w budżecie tegorocznym zapisane było 13, doliczymy do tego jeszcze 5 milionów, gdzieś 200 od podatków od nieruchomości. Proszę Państwa, jeszcze raz powrócę do tego, że żeby dzielić, to trzeba też pozyskać pieniądze. I uważam, że pieniądze pozyskane
od inwestorów, którzy przyjdą na nasz rynek, będą najkorzystniejsze. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszam panią Małgorzatę Zaradzką. Bardzo dziękuję kandydatom na burmistrza, że chociaż przed samymi wyborami interesują się swoimi wyborcami. Dziękuję państwu za przybycie, bo tak jak ja pewno ważne są wam losy tego miasta. Wiemy, że 16 lat to wcale nie kraina w tej chwili mlekiem i miodem płynąca, jak to Grzegorz opowiada, ale jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Myślę, że położenie geopolityczne, o którym też jeden z moich kontrkandydatów mówił, jest fantastyczne, ponieważ leżymy przy samej granicy. Bliskość granicy daje nam olbrzymie możliwości. Po jeziorze Myśliborskie, duża ilość lasów, centrum miasta niewykorzystane do dnia dzisiejszego jezioro. Spójrzmy na Incko, na Łagów, gdzie przez pół roku przychodzą dochody z tego tytułu, że jezioro ma infrastrukturę, że można bazę odtworzyć kajakową, rowerową, żeby można było spędzać tam czas, nie wyjeżdżać do Morynia i zostawiać tam pieniędzy, tylko zostać u nas. Myślę, że w gminie potrzebne jest przede wszystkim świeże spojrzenie, że osoba, która nie jest mocno zaangażowana politycznie, nie jest uwikłana w żadne spory, nie należy do żadnej partii, nie ma do nikogo żadnych pretensji, powinna wejść do, na urząd burmistrza i przynieść jakby taki nowy powiew, nową świeżość. Myślę, że kobieta się do tego nadaje, bo dawno kobiety na tym urzędzie nie było. Mieliśmy przykłady działalności radnych przez 4 lata i wiemy, jak to wyglądało. Więc dajmy szansę młodemu duchowi. Młodzi dla Dębna. Wybierzcie z nami 21 października Młodzi dla Dębna. Zapraszam jeszcze przy okazji, bo czas mi się już kończy dzisiaj na live, o godzinie 20. O 20. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszam na prezentację pana Pawła Chrobaka. Drodzy mieszkańcy, na wstępie chciałem powiedzieć, że ja jako jedyny kandydat na burmistrza Dębna nie kandyduję na radnego. Moi kontrkandydaci oprócz radnego na burmistrza kandydują również na radnego. Jestem dumny z mojego miasta i tego, co zostało w nim zrobione. Pewnie, że można było zrobić więcej, lepiej można było to zrobić. Po prostu robiliśmy i to nam się udawało. Trzeba nam odważnych ludzi, którzy będą podejmować odważne, ale przemyślane decyzje. Jestem chyba pierwszym kandydatem w historii tego miasta, który, jeśli zostanie wybrany, odważy się podjąć bardzo, bardzo wątpliwą decyzję, która jest równocześnie kontrowersyjna. Chodzi o targowisko miejskie. Przenosimy je. Wiem, że w tej chwili podkładam głowę pod topór, jak to mówią. Stracę być może wiele głosów. Może nawet będą na mnie krzyczeć na ulicy, w pobliżu targowiska, albo chociaż uważam, że Dębna jest spokojnym, bezpiecznym miastem, raczej mi samochodu nie porysują. Wiemy, że przenosimy targowisko, to jest jedyna i najlepsza, przenoszenie targowiska to jest jedyna i najlepsza sprawa. Najlepsze rozwiązanie, które rozwiąże za jednym zamachem podniesienie estetyki naszego miasta, bezpieczeństwa, stworzenie większych warunków do handlu. 200 więcej miejsc parkingowych w samym centrum pozwoli na budownictwo na ulicy Salezjańskiej. Zyskamy tam dużą, ładną, piękną ulicę. Inni kandydaci, bojąc się presji oraz utraty głosów, proponują szerokie konsultacje, czyli stracone lata. Ja chcę przenieść ten rynek z lat 90. do XXI wieku. W przeciwieństwie do innych składam zobowiązania, nie obietnice. Jestem pierwszym kandydatem na burmistrza, który mówi: inwestorzy tak, ale przede wszystkim miejscowi. Jestem kandydatem, który mówi, że można oszczędzać i pokazuje, gdzie konkretnie te oszczędności się znajdują. To od was zależy, czy będę pierwszym kandydatem, który zostanie wybrany na burmistrza i zostanie rzetelnie rozliczony ze swoich zobowiązań, nie obietnic. Proszę 21 października o głos na mnie. Dziękuję.
Szanowni Państwo, szanowni kandydaci, dziękujemy, szanowni pełnomocnicy, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Wielkie brawa dla naszych kandydatów. Przedstawienia swoich programów i zaprezentowania się nam. To jest wielka odwaga i bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy wszystkim przybyłym na dzisiejsze spotkanie i proszę Państwa, idźmy do wyborów i namawiajmy wszystkich, bo w naszych rękach dobro naszego miasta. Dobranoc, miłego weekendu.